kto z was podniesie skargę. Dla mnie jego skarga będzie jak psa szczekanie, który tak się wdroży, do cierpliwie i długo noszonej obroży, że gotów w końcu kąsać rękę, co ją targa. A ile najwięcej tutaj gości było na siedząco w tej sali Zeus? Jaki tysiąc, był rekord? Tysiąc osób tu wchodzi z powodzeniem. Jeśli to jest 30 rzędów razy 40 krzeseł, to 1200 mogłoby być. 1200 nawet. Niektóre imprezy tu robiliśmy na 1200-1300 osób. Z tym, że no nie wszyscy mieli siedzące, bo wtedy estrada zajmuje bardzo dużo i parkiet do tańczenia. Także to, ale tam jest druga sala, która jest połączona takimi wielkimi drzwiami, czyli przestrzeń tych drzwi to jest przeszło 7 metrów, czyli praktycznie mamy wrażenie, jakbyśmy siedzieli na tej drugiej sali. No i jest jeszcze tutaj balkon i są dwie sale położone amfiteatralnie, możemy powiedzieć, w których się mieści też około 150 osób. To nie jest mała sala. Sala jest duża, mam nadzieję, że poezja, która jest bardzo teraz trudnym tematem, magia tego miejsca i wykonawców, i pana pasja sprawi, że jednak przyjdą ludzie i usłyszą dobre poezji. No właśnie, ale to jest tak. Nawet operator się podkształci. Moje marzenie, żeby więcej troszkę mówić o czymś takim, co się nazywa patriotyzm. Żeby ta poezja polska, która wyzwala takiego ducha w nas, nakazującego kochać tą Polskę, nie uciekać, nie mówić w tym kraju, to ja nie mogę żyć. Jak to nie mogę? No daj temu krajowi coś z siebie. I właśnie ta poezja daje nam przykład, że no, w historii naszej byli ludzie, którzy dużo dawali z siebie i dzięki temu ta Polska przetrwała, bo nie zawsze miała szczęście. Miała okresy jakiejś wielkiej prosperity i zachłanności terytorialnej, nawet i siły, ale miała okresy słabe, które z reguły wypływały z nieroztropności. I może z niezgody naszych, z braku wsparcia, solidarności. Braku wsparcia, ale dużo z nieroztropności, ze zwykłej głupoty czasem, z nieprzemyślenia, nieprzedyskutowania. W tej chwili też mamy dość słaby okres, kiedy Polak z Polakiem musi się kłócić. A nie jest to przecież konieczne. Możemy się porozumieć, możemy usiąść, porozmawiać, wymienić nasze poglądy na dany temat, a nie tylko się kłócić i oskarżać. Wydaje mi się, że takie wieczory temu służą. Takie wieczory, gdzie pokazujemy na przestrzeni wieków różne podejście artystów, poetów do sprawy miłości do ojczyzny. I z pewnością ten wieczór też posłuży. Mam taką nadzieję, także jest trochę w tym naszym działaniu, misji. Wzrok wlepia tępy, martwy, w jeden punkt na ścianie i patrzy w Mochnackiego, kiedy grać przestanie. A on blad jak chusta, plącze zrywa tony i kolor spod klawiszy wypruwa czerwony. A wtem powstał i z trzaskiem rzucił czarne wieko i spojrzał. Taką straszną, otwartą powieką, że spazm buchnął, strach podły. I z miejsc się porwali. Citoyen, uciekać! Krew pachnie w tej sali! No właśnie jest to przykład takiej próby nawołania do rozsądku. Dlaczego mamy się kłócić? Nie mamy zrozumieć. Dlaczego mamy się oskarżać? Dlaczego się mamy nie zgadzać? Usiądźmy i postarajmy się zgodzić. Konstruujcie,
twórzcie, bo czasu brak, więc burzcie zło. Kraj ten w końcu musi się obudzić. Tej gry nikt nie może przegrać. Ślijcie w świat taki telegram. Polska! Polska krajem mądrych ludzi. Dość roztkliwiań polską pietą. Nie czas też liberum veto. Niech wam obce będą dysonanse. Po co spory, kłótnie, waśnie? Cich! Psst! To Polska właśnie. To historia Polsce daje szansę. Tak też odczytuję niektóre przesłania w poezji romantycznej i później w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Tam mnóstwo jest przykładów, jak postępować, żeby Polska była silna, żeby nie mówić, ja nie mogę żyć w tym kraju. To dla mnie jest bardzo niemoralne nawet, a wydaje mi się, że my sami możemy zrobić bardzo dużo, żeby mówić, ja chcę żyć w Polsce, w moim kraju. Bardzo mi się podoba, że ma powiedział w moim, czyli my się powinniśmy utożsamiać. Nawet ja, który mieszkam od połowy życia poza Polską, czuję się, że to jest mój kraj i jestem dumny, że jestem też Polakiem. Chociaż, także to bardzo dziękuję panu za to. No i życzę wypełnienia tej sali po brzegi. Będzie wypełniona, dziękuję.